Mam tu bombkę, taką bombkę, z którą można samemu malować. Ona się rozkłada i obciążyłem ją kulkami i śrutem. I teraz ścisnę ją mocno, żeby była szczelna i włożę do wody. Bombka tonie, jak widać. No i teraz wezmę wodę z tej szklanki i doleję ją do słoika. Zobaczymy, co się stanie. No, proszę. Bombka wypłynęła. No, to nie są czary. Po prostu w tej szklance był roztwór soli. Do połowy szklanki wody wrzuciłem, może dosypałem 3 łyżek soli i w ten sposób powstał roztwór od większej gęstości. Prawo Archimedesa spowodowało, że bombka wypłynęła.